No to już prawie udało się złożyć księżnej raport z poszukiwań bestii. W sensie, muszę tam dotrzeć. Mistrzu, mijam... Wiedźminie, pozwól na chwilę. A ile uda się dotrzeć? O co chodzi? Mam twoje pieniądze, a także prezent w dowód wdzięczności za okazane zaufanie. Ten miecz nazywa się Rachmistrz. Uratował mnie co najmniej kilka razy. Hej, nie spodziewałem się tej kasy. Dziękuję. Uznajmy, że jesteśmy kwita. Jeszcze jedno... Przepraszam za to zamieszanie. Skubaniec chciał mnie obrobić, chciał Geralta obrobić. A, proszę, nawet nie było tu znacznika. Ja staram się omijać te znaczniki szerokim łukiem teraz, bo co chwilę mnie sprowadzają na... Aż, Rachmistrz. Jaki ładny jest to Rachmistrz. Są strasznie frustrujące. Jak znajdujesz potem bronie, które są lepsze od tych zestawów. No bo co tu zrobisz dalej z tym? Niewiele, nie? Ach, panie kochany. Same rozterki. Cały czas patrzę na ten ekwipunek i przeżywam rozterki. Nieustannie. No cóż, takie to życie już Wiedźmina, nie? Wiedźmiński los. Okej, 20:46. Ja nie wiem, czy to jest dobry... One nie mogą rozsądnie doradzać. Nie wiem, czy to jest dobry moment, żeby odwiedzać Henriettę tak. Po zmierzchu. Po zmroku. Z czym się różni zmrok od zmierzchu? Zmierzch. Był taki film kiedyś, powinienem... Przez niego mi się wszystko pomieszało. Mamy zmrok i świt i to jest proste, nie? Zmrok to jak się robi ciemno, świt jak się robi jasno. A co robi zmierzch? Zmierzcha już, kochanie, idźmy spać. Tak, chyba też jest coś z ciemnością. Rany boskie. Ja się zastanawiam, czy mnie czasem jakaś demencja nie dopada już powoli. Możliwe. Jest to możliwe. Zobaczymy, co powie na to Henrietta, na tą nocną wizytę. Powie, Gerwancie, poczekaj. Niech służba się oddali. Dziś widziałem w internecie dyskusję na temat tego, dlaczegoż tu nie można mieć romansu z Henriettą. No bo tam, pomijając fakt, że Gerwant ma już romans z Triss albo z Yennefer, bo no, chyba że, no w zasadzie tu można trochę poromansować, ale jeśli ja mam być szczery, to ja bym wolał nie mieć romansu ani tu, ani tu. Ale najlepszy sposób, żeby tak było, to trzeba by zrobić, być niemiłym i dla Triss i Yennefer, a tego to już nie zniosę. No bo Geralt jest samotnym poszukiwaczem przygód, tam oczywiście, że od czasu do czasu się zaangażuje w jakiś krótki związek, krótki. Miłości odbędzie się on z najwyższymi honorami. Przybył Geralt z Rivii, mistrz wiedźmiński. Z tego co pamiętam, miałeś powstrzymać bestię. I co? Pracuję nad tym. Przesuń się, chcę porozmawiać z księżną. Wiedźminie, no wreszcie. Odchodziliśmy już od zmysłów. Dopadłeś zabójcę Miltona? Znalazłem bestię, ale nie mogłem jej zabić. To my wysyłamy cię za potworem, a ty wracasz z niczym? Bardzo nas zawiodłeś. Oj. To nie takie proste. Bestia to potężny wampir. Wampir? To jest problem dla Wiedźmina? Zabójcy potworów? Przecież każdy wie, co zrobić, żeby usiec wampirza. Wystarczy zwabić go na światło słoneczne. Albo obwiesić czosnkiem i wbić kołek w serce. Z wampirami nie walczy się czosnkiem. Słońce i kołki też nie robią im krzywdy. Takie metody działają tylko w legendach. A szakłak? Babka Ademarta mówiła nam w dzieciństwie, że szakłak odpędza wampiry. Najskuteczniejszy jest srebrny miecz. Ale to i tak tylko półśrodek, bo wyższego wampira może zabić jedynie inny wampir. Wymówki. Wasza miłość. Zaraz zbiorę ludzi i załatwimy sprawę. Niech tylko Wiedźmin powie, gdzie jest ten potwór. Nie wiem, czy straszyć... Czasami są dwie opcje dialogowe i każda jest taka, no cóż, nie jestem pewny, co tam się wydarzy. Śmiało.
Wyślij ich na pewną śmierć. Dla jednego Wiedźmina to może śmierć, ale dla 40 zbrojnych to będzie tylko kolejna bitwa. 40, 50, nawet 100. Dla niego to żadna różnica. Nie widziałeś moich gwardzistów w akcji. A umieją walczyć z mgłą? Trafią z kuszy w cel szybszy niż wiatr? Jak to? Co za stworzenie potrafi takie rzeczy? Takie istoty nazywa się wyższymi wampirami. Każdy z nich jest trochę inny. Można powiedzieć wyjątkowy. Niektóre potrafią zmieniać się w ogromne nietoperze. Inne rozmawiają ze zwierzętami. To wciąż tylko bezmózgie bestie. Mylisz się. Wampirem niższym, takim jak Alp czy Kima, rządzi zwierzęcy instynkt. Rzucają się na wszystko, w czym tylko wyczują krew. Ale wyższe wampiry kierują się rozumem. Potwór, który kieruje się rozumem? Bardzo ciekawe. Co w takim razie zamierzasz zrobić? Przepraszam, ten facet za dużo pytań zadaje naszemu Geraltowi. Się za bardzo rządzi. Ja bym na miejscu Gerwanta powiedział: ej, stary, weź, daj porozmawiać z księżną, a nie wtrącasz się co drugie słowo, jakbyś tu miał coś do powiedzenia. Tak bym powiedział, jakbym miał dwa miecze. To nie jest po prostu potwór. To potężna istota, która żyje na tym świecie od setek lat. Bzdura. Skoro rzeczywiście są takie potężne, to czemu jeszcze nas nie podbiły? One raczej nie mieszają się do naszych spraw i trzymają się na uboczu. Ludzie mało ich obchodzą. Nie boją się, że pewnego dnia wyrżniemy ich do nogi? Na taką sugestię większość z nich poczułaby raczej rozbawienie. One są świadome swojej siły. No to co możemy zrobić? Może masz jakiś plan? Najlepsze wyjście to spróbować z nimi porozmawiać. No nie zdzierż! Jaśnie oświecona wzywa Wiedźmina, żeby zabił potwora, a ten chce z nim rozmawiać. Wiem, co robię. Jego ukochana została porwana. Jest szantażowany. Szantażowany? Wyjaśnij nam łaskawie, jak można szantażować wampira? Wyższe wampiry mają coś wspólnego z ludźmi. Nie kieruje nimi instynkt, lecz emocje. Są nie tylko bardzo inteligentne, ale też potrafią angażować się emocjonalnie, a nawet kochać. Ten zakochał się w ludzkiej kobiecie i zrobi wszystko, żeby nie stała jej się krzywda. Chyba nie chcesz puścić mordercy Miltona wolno, albo czekać, aż znowu kogoś zabije. Trzeba go jak najszybciej unieszkodliwić. Z ich perspektywy to ma sens, ale skoro go nie można i tak zabić, to... Właśnie to jest mój kolejny cel. Zapobiec następnym atakom. Wampir to tylko połowa problemu. Tak naprawdę winni są szantażyści, którzy porwali niewinną dziewczynę, żeby go kontrolować. Jak chcesz to zrobić? Teoretycznie wampir jest tylko bronią tutaj, nie? To tak jakby miecz ukarać za to, że go... Uproszczenie zdecydowanie, ale... Po prostu znajdę tego szantażystę i uwolnię ukochaną wampira. Miałeś z nim skończyć, a nie mu pomagać. Najważniejsze jest to, żeby nikt więcej nie zginął. A jak dziewczyna będzie bezpieczna, to on straci powód, by dalej zabijać. Nie jestem pewna, ale może faktycznie masz rację. Wiesz coś o tym szantażyście? Jedyny trop to kilka kartek. To na nich szantażysta wypisywał wampirowi imiona kolejnych ofiar. Na jednej jest ślad po kropli wina. Ale to wciąż słaba poszlaka. Mój drogi, nawet nie podejrzewasz, jak bardzo się mylisz. Poślijcie po książęcego kipera. Już, już! Wino to w Toussaint rzecz święta. Tutaj nie ma plamek wina. Są plamy po Est-Est, albo plamy po Ervelus i ewentualnie plamy po Fiorano. Jej miłość wzywała? Wiedźminie, pokaż mu kartki. Benoit, jesteś w stanie rozpoznać, jakie wino pozostawiło tę plamkę?
Mogłem przyjść za dnia, bo trochę ciemno, co? Mogliby jakieś pochodnie rozpalić. Tak. Tak. Raczej zachodni brzeg Sans-Retour. Dojrzewało w beczce z dębu boklerskiego. Barwa burgundowa, czysta. Nie może być. Przecież to Sangreal, rocznik 1269. To niemożliwe. To wino przygotowuje winnica Castel Ravello. Wyłącznie na pałacowy stół. Może Sangreal zostało skradzione. Powinniśmy pojechać do winnicy i to sprawdzić. Sangreal? Nie słyszałem o takim winie. Gdyż prawdopodobnie nigdy go nie piłeś. Tak jak mówiłam, ono przysługuje wyłącznie książęcej rodzinie. Jakoś jednak znalazło się na tych kartkach. Chyba że kiper waszej miłości się pomylił. W kwestii wina Benoît jest nieomylny. Jeżeli mówi, że to Sangreal, to jest to Sangreal. Musimy jechać do Castel Ravello i sprawdzić, co mogło się stać. Moment. Wasza miłość chce jechać ze mną? Wykluczone. Nie myślisz chyba, że będziemy tu bezczynnie siedzieć, kiedy nasze księstwo jest w niebezpieczeństwie? Wasza miłość, to zdecydowanie zbyt niebezpieczne. Niech Wiedźmin jedzie sam. Cieszę się, że wreszcie w czymś się zgadzacie, ale już postanowiłam. Pojedziemy i będziemy mieć przy sobie najlepszą eskortę. Ciebie i Geralta. Wyruszymy incognito. Nie życzymy sobie, żeby dwór plotkował na ten temat. Na czas misji zwalniam was też z obowiązku przestrzegania dworskiego protokołu. Krótko mówiąc, panowie, od teraz jesteśmy na ty. Tak jest, wasza miłość. Wiedźminie, jesteś gotowy? Jasne, Gwint. Ona tak naprawdę szuka przygód. Nie oszukujmy się. Właściwie tylko okazji do tego. Dobrze, to lećmy już. Odkładałem to zbyt długo. Jestem gotów. Świetnie. Poczekajcie na mnie chwilę. Założę tylko coś bardziej odpowiedniego i ruszamy. No dobrze. No przynajmniej dyskretnie, to na pewno. Tylko czemu tak późno przyjechałem? Ale może to ma sens? Przy takiej dyskretnej wyprawie, nie? To noc jest najlepszym towarzyszem podróży. Ten wampir. Miałeś już kiedyś do czynienia z podobnym? Miałem. I jak się skończyło? Pokonałeś go? Nie musiałem z nim walczyć. Nikogo nie zabił. A słyszałeś, żeby ktoś kiedyś pokonał takiego wampira? Pokonał, tak. Ale nie zabił. Ostatecznie zabić go może tylko inny wampir. Zastanawiam się, już nie pamiętam, jak ta historia się potoczyła. Ale też wampiry chyba przysięgały, że nie będą zabijać innych wampirów, więc nie wiem. Tutaj Regis mógłby nam przyjść z pomocą, żeby zabić tego. Ale nie sądzę, żeby się zgodził. Chociaż cholera wie. Już teraz to... Bladego pojęcia nie mam. Trzeba pomóc tym ludziom! Niech wasza miłość zostanie z tyłu! Zajmiemy się nimi! Na pomoc! Ratunku! Odejdź, bestio! Wal! Na pomoc! Ratunku! Odejdź, bestio! Wal! Dobrze, straszny chaos tutaj. Już? Już po nich. Ruszajmy dalej. Gdyby nie wy! Mieli wiele szczęścia, że byliśmy na miejscu. Dziękujemy! Uratowaliście nam życie! Muszę powiedzieć, że rzucanie Irden to jednak trochę zajmuje czasu. To nie jest taki, że tam pstrykasz i od razu znak się pojawia. Chwilę to trwa, nawet ten podstawowy znak, ten znak, który jest taką pułapką, co strzela,
Jeszcze dłużej się go układa. A, kurde, Art jak wystrzelił, to po prostu jak z rakiety. Opowiedz mi więcej o tej winnicy. Castel Ravello. Jest najlepsza w całym Tucson. Zarządza nią stary mistrz winiarski Fabrizio. To człowiek godny zaufania? Zajmuje swoje stanowisko od lat. Jak dotąd nie było z nim żadnych problemów. Jak myślisz, skąd plan Casa Greal na tej kartce? Wiecie, jak to jest. Każdy jest godny zaufania, dopóki mu córki nie porwą, albo żony, albo kogoś z rodziny. Nie wiem, czy to jest taka historia, ale... Nie spodziewaliśmy się nikogo ze stolicy. Jak tam sprawy na dworze? Słyszałeś pewnie o atakach bestii. Mamy pełne ręce roboty. Zwłaszcza, że ostatnio zaatakowała w ogrodach pałacowych. Ale mam nadzieję, że jaśnie oświeconej nic się nie stało. Miło, że pytasz, mistrzu Fabrizio. Nic mi nie jest. Wasza miłość? Nie zostaliśmy uprzedzeni. Natychmiast każę wyszykować salę bawialną. To nie będzie konieczne. Jak widzisz, nie przyjechaliśmy z oficjalną wizytą. Oczywiście. Czy mogę spytać, co w takim razie sprowadza was do Castel Ravello? Jechaliśmy na kontrolę. To brzmi bardzo dosadnie. Przyjechaliśmy na kontrolę. Odpowiesz na nasze pytania. Szanowny panie, kim jesteś, żeby mówić do mnie tym tonem? To Geralt z Rivii, Wiedźmin. Przyjechał do Tucson na moje osobiste zaproszenie. To znaczy? To znaczy, że moim życzeniem jest, żebyś traktował go z należytym szacunkiem. Oczywiście, wasza miłość. Słyszysz, Wiedźminie? Fabrizio z radością odpowie na wszystkie twoje pytania. Chcemy z tobą porozmawiać o winie San Greal. Służę. Jak mogę pomóc? Kto zawozi beczki z winem do pałacu? Mamy tutaj własny garnizon. Ci żołnierze służą nam od lat i odpowiadają za to wino głową. Podejrzewamy, że wino mogło zostać skradzione. Nie mieliście ostatnio żadnego włamania? Włamania? Nic mi o tym nie wiadomo. A kilka dni temu przeprowadziłem kontrolę stanu i wszystko zgadza się z ewidencją. Beczki leżą bezpieczne w piwniczce. Ręczę za to. Widzę, że zadając pytania, daleko nie zajdziemy. Tylko marnujemy czas. Ale wasza miłość, jak mam to rozumieć? Mistrzu Fabrizio, mamy dowody na to, że ktoś uzyskał dostęp do San Greal. A to oznacza, że możliwości są dwie. Albo kłamiesz mi tutaj w żywe oczy, albo jesteś idiotą, któremu ukradli wino i który się nie zorientował. W obydwu wypadkach odpowiesz za to. Ale... Milcz i słuchaj. Osobiście dokonam kontroli, a ty masz czas do namysłu. Jak wrócę, będę oczekiwać odpowiedzi. Przypomnij mi, w którym miejscu składowany jest San Greal? W głównej piwnicy. Tu zaraz za rogiem. Już pokażę. Trafię. Ty dasz mi tylko klucz do piwniczki i poczekasz tutaj. Oczywiście, wasza miłość. Oto on. Chodźmy, Wiedźminie. Ale oficjalna. Ale ostra. Holender. Zuch, dziewczyna. A mi się podoba. Poczekamy. Ja wiem, że to trochę protekcjonalne mówić zuch, dziewczyna. W końcu to księżna, nie? A co, jeżeli to Fabrizio szantażuje wampira? Bierzesz to pod uwagę? Ma swoje wady, ale nigdy nie poważyłby się na coś takiego. Jest bardzo lojalny. Zawdzięcza mi wszystko, co ma. Jego ojciec przehulał rodowy majątek. Jedyne, co pozostawił synowi, to wyjątkowa wiedza na temat wina. Fabrizio żył jak żebrak, dopóki nie mianowałam go rządcą Castel Ravello. Dopiero wtedy stanął na nogi. Mam nadzieję, że tu się nic nie zapali od tej pochodni, ale ciemno, że oko wykol. Przyjemne piwniczki.
To od czego zaczynamy? Sprawdźmy, czy liczba beczek się zgadza. Tu leży księga z ewidencją. Diariusz winifikacji. Fermentacja zakończona bez problemów. Obciąg znad osadu. Jest rozlew do beczek. Na pierwszy rzut oka wszystko się zgadza. Dokumentacja jest prowadzona bardzo starannie. To szukajmy innego tropu. Benoit mówił, że plamka pochodziła z rocznika 1269. Znajdźmy go. Rany boskie, poważne zajęcie dla Wiedźmina, szukanie wina, którego brakuje. Everlus, to nie to. Everlus. Lubię je. Jest mocno wytrawne. To świetne wino, masz dobry gust. Chyba nawet mam kilka w jukach. Est, est. Chyba każdy słyszał o tym winie. To najlepsze wino na świecie. Castel Ravello z niego słynie. Fiorano. Fiorano. Jaskier za nim przepada. Tak. On i jego wyszukany gust. Pomino. Tu składują pomino. Co tu mamy za księgę? Krótka historia pomino. Nie no, historii wina to już nie będę czego czytał. Czytał? Zlitujcie się. Jeszcze raz przejdę się tutaj, bo wydaje mi się, że sięgnąłem po... A tam na górze też coś jest. Raczej muszę się na górę udać. Się właśnie zastanawiałem, czy tutaj na górze też coś się znajduje i owszem. Nie ten rocznik. San Greal, rocznik 1270. To nie ten rocznik. Szukamy dalej. Wiecie jak to jest. Szukasz rzeczy, masz 6 do wyboru, 6 to jest ta, której szukałeś. Z reguły. Jezus. Rocznik 1269. I co teraz? Sprawdzimy, czy któraś z beczek nie jest pusta. Chcesz je otwierać? Na razie możemy je ostukać. Jak któraś wyda głuchy dźwięk, to wszystko będzie jasne. Jak to jest? No są oznaczone kogutem. Wszystkie takim samym, tylko inaczej ułożone. Powiedziałbym, że... W mojej piwnicy wszystkie butelki są zwrócone w tę samą stronę. Czy to świadczy o jakimś szaleństwie? Ta jest pełna. Zawsze odkładam i obracam w tę samą stronę. Pełna. Jak na butelce jest napis, rzecz jasna. Ta jest pełna. Nie dałbym rady z beczkami, które są tak ułożone. To by mi coś... Pękłaby mi żyłka. Pełna. To ciekawe. Wygląda na to, że wszystkie beczki są pełne. To jednak ślepy trop. Pełne może tak, ale pytanie, czy w środku jest sangreal. Łap szpunt, młotek i otwieramy. Jedna po drugiej. A potem będziemy kosztować. Oj. Księżno. Moja droga, co? No może, dobrze, nieważne. Myślę, że będziemy mieli dużo radości. Szpunty do beczek. Zwróciłem uwagę na te narzędzia wcześniej. To śmigajmy odkorkować. Mam te szpunty. To do roboty. Otwieramy beczki. Gotowe. Przesuń się. No może księżna będzie tylko testować. Dzięki temu Geralt zachowa trzeźwość umysłu i ciała. I jak? Wszędzie poznam ten smak. To jest dobre. Kurde, bo otwierają wszystkie beczki, ja cię kręcę. Nie wiem, w jaki sposób to wpływa na wino, jednak ten szpunt jest teoretycznie przynajmniej... Ja wiem... Szczelny? Mam nadzieję, że nie przesadziłem z szybkością.
Może zepsuło się w trakcie dojrzewania. To niemożliwe. To nie wino, to jakaś zlewka, która nigdy nie powinna trafić do beczki. Na pewno nie znalazło się tutaj przez przypadek. Zobaczmy, co mistrz Fabrizio ma do powiedzenia na ten temat. Pewnie zawału dostanie. A może jednak coś wie. Uła. Mistrzu Fabrizio, bardzo się na tobie zawiodłam. Ależ wasza miłość, ja... Jesteś tylko o krok od ścięcia. Mów prawdę, masz jedną szansę. Przyznaję się, sprzedałem beczkę Sangreal. Błagam o wybaczenie. A to gamoń. Dlaczego to zrobiłeś? Skusili mnie. Płacili naprawdę dużo i dałem się namówić. Mało ode mnie dostałeś? Chciałem wykupić swój majątek rodowy. Tutaj nic nie jest moje. Mam dach nad głową, mam co jeść, ale co to za arystokrata bez własnej ziemi? Powiem wszystko, ale okażcie litość. Komu sprzedałeś to wino? Kilka tygodni temu w barzanciarni zaczepił mnie bogaty szlachcic. Opowiadał, że jest dyplomatą i że ma na dworze świetne układy. Zaproponował, żebyśmy wspólnie ubili interes. Kilku jego klientów oferowało zawrotne sumy za choćby kropelkę Sangreal. On miał zająć się pośrednictwem. Jak nazywał się ten człowiek? Nie ujawnił mi swojego imienia. Był wysoki, czarnowłosy i mówił z zagranicznym akcentem. Twierdził, że pochodzi z Cintry. Na dworze nie ma żadnego cintryjskiego szlachcica. Sądząc po urodzie, na Nilfgaardczyk, czyli być może. Okej, to pasuje cała ta historia, bo ktoś chce podważyć kompetencje Henriety. No, teraz się źle dzieje się w księstwie i ludzie gadają, nie? Powiedz, jak przekazałeś to wino? Spotkaliśmy się pod osłoną nocy w ruinach warowni Astre. Przyszło kilkunastu ludzi. Byli uzbrojeni i źle im z oczu patrzyło. Przywiozłem beczkę, przełożyli ją na swój wóz i rozjechaliśmy się. Każdy w swoją stronę. I tyle? Więcej ich nie widziałeś? To znaczy, kilka dni temu przysłali posłańca. Chcieli kolejną beczkę i właściwie byłem już gotowy do kolejnej dostawy. No wiecie co, tak swoją drogą to trochę gamoń. Ja to bym z każdej beczki ubrał trochę, złożyłbym z tego całą beczkę, a tam bym dolał jakiegoś innego wina i potem bym mówił, no cały zbiór się jakiś taki dziwny zrobił, nie udał się. Jakby mnie odkryli ostatecznie, nie? Jaki byłbym cwajszy niż ten tutaj. Ale może on za bardzo wino szanuje, żeby mieszać. W sensie lojalności nie szanuje, ale wino owszem. Wiecie jak to jest. Tyle wystarczy. Wiem już wszystko, co potrzeba. Wasza miłość. Błagam o wybaczenie. Nie ma tutaj. Zejdź mi z oczu. Kapitanie, niech twoi ludzie odprowadzą Fabrizia do lochu. Będzie odpowiadał za zdradę stanu. To co teraz, Wiedźminie? Teraz zastawimy pułapkę. Trzeba złapać złodziei wina. Ten cintryjski szlachcic może być naszym szantażystą. Pojadę z następnym transportem, a Damien z żołnierzami będą mnie osłaniać. Wyjątkowo się z tobą zgadzam. Zróbmy tak. Daj znać, jak będziesz gotowy. Oho. Nie ma na co czekać. Zaczynajmy. Wyruszamy natychmiast. Pojedziemy przodem i obstawimy teren. Ty weź wóz i dołącz do nas na miejscu. Dobrze. Jak zacznie się wymiana, czekajcie na mój znak.
Może powinienem... Nie. Róbmy tę przygodę, ale jak się już coś zaczyna, to już jest długie i intensywne. Nie, żeby mi to przeszkadzało w żadnym razie. Jestem ciekaw, jak to się dalej potoczy tutaj. Ale prawda jest taka, że nic z tego nie pamiętam praktycznie. Jakieś takie drobne detale, szczegóły. Teraz czekamy. Ludzka pamięć jest ulotna. Zapamiętujemy tylko takie bardzo widowiskowe, albo przyjemne, albo bolesne detale. Reszta umyka z czasem. Ale to dobrze dla każdego, kto kocha gry RPG na przykład, nie? Jest nadzieja. I dobrze, że robią remake'i cały czas. Jestem pewny, że za 20 lat będzie remake Wiedźmina 3. W jakiejś formie, nie? To już to, kurde, gra wszechczasów. Nie oszukujmy się. To nie on. Oho. Będzie bitka, czy mamy gnoi? Chyba będzie bitka. Teraz, zespół! Nie rozbiegać się! Kuklarskie skoce! Jasnie, wielmocny Damien, pokażę wam, gdzie wasze miejsce pachą! No, to była dobra, to był dobry wybór, ten art. Kuklarskie sztuczki! Nie muszę się za bardzo zastanawiać nad... nad tym, gdzie są te łotry. Chłopie, jedziemy z nim! Żebyś się udławił, skurwysynu! Jeszcze ktoś tu został? Wow! Laki latają tylko. Teraz cię nauczymy porządku. Nawet nie ma co tutaj się bić między swoimi. Wydaje mi się, czy miałeś czekać na mój znak. Taki był plan, ale... Świetny strzał. Dobrze, że zareagowałeś. Mogło być różnie. Do usług. To była dobra walka. Udało nam się złapać jednego z tych drani. Chodźmy, zadamy mu kilka pytań. Wiedźminie, jeszcze jedno. Myliłem się co do ciebie. Tak to jest, nie? Chłopy to się w walce poznają. Cóż, nie miałeś powodów mi ufać, ale jest w tym też moja wina. To prawda. Nie jesteś najbardziej przyjaznym z ludzi. W każdym razie widzę, że naprawdę próbujesz pomóc. I doceniam to. Chodźmy do jej miłości. Czeka nieopodal. Czemu nie jestem zdziwiony, że postanowiła nadzorować wszystko osobiście? Pańskie oko konia tuczy, Wiedźminie. Widzę, że zaczynasz to rozumieć. Przyprowadźcie tego waszego jeńca. Trzeba mu zadać kilka pytań. Kapitanie, czyni honory. Kto was przysłał? Nazywają go pies i mówią, że jebał twoją matkę. No shit. Jeszcze raz, kto was przysłał? Narzeczony twojej starej. Poczekaj. Jego wola. Jak nie chce, niech nie mówi. Pomoże nam w inny sposób. Wiedźminowi na pewno przyda się przynęta na bestię z Bokler. Że co? Oczywiście, że się przyda. W takim razie jest twój. Kapitanie. Niech wasi ludzie znajdą mi mocny sznur. Taki, żeby przypadkiem się nie zerwał, jak podwiesimy tego tu na drzewie. Sznur? Żywa przynęta dobrze działa na potwory.
pod warunkiem, że mogą poczuć zapach jej krwi. Ale o to już zatroszczę się sam. Co? Nie, kurwa, nie! Nie pozwólcie! Nie drzyj się i oszczędzaj siły. Przed tobą długa noc. Nie, nie pozwólcie! Powiem! Gdzie mieliście zawieść te beczki? Nie wiem. Kapitanie, jednak będziemy potrzebować tego sznura. Naprawdę nie wiem. To Hornic dowodził i tylko on wiedział, gdzie mam jechać. Ale teraz leży martwy. O tam! Ostatnio wieźliśmy beczkę do magazynu portowego. Ale gdzie teraz? To nie wiem. Naprawdę, uwierzcie. Kto cię wynajął? On mnie zabije. Na razie bardziej powinieneś martwić się mną. Co to za on? No już gadaj. Mówią na niego Cintryjczyk. Nigdy go nie widziałem, ale wiem, że to on werbował ludzi na akcję. Tak się mówiło, że pracujemy dla Cintryjczyka. Więcej nie wiem, przysięgam. To by się zgadzało. Zabrać go i zamknąć w lochu. Tam poczeka na sąd. Kapitanie, jedziemy do miasta. Zbierz ludzi i szukajcie tego Cintryjczyka. Na pewno ktoś jeszcze go widział. Tak jest, wasza miłość. Jak tylko będę coś wiedział, stawię się w pałacu. Nie wracam do pałacu. Nasza misja się jeszcze nie skończyła. Razem z Wiedźminem poczekamy na ciebie na posterunku przy porcie. Ona zdecydowanie szuka przygód. Dołączę do was. Spotkamy się na miejscu. Będziemy na ciebie czekać. No, poziomy, bardzo dobrze. No muszę się trochę tu rozejrzeć, to po pierwsze. Po drugie, może poczekamy na świt, zanim ruszę dalej. Po trzecie, może coś tu się znajduje w okolicy. Popchnęliśmy tę historię do przodu znacznie. Powiem państwu, że Geralt w kategorii znaków to nie ma równowagi. W sensie albo jest miętki, albo jest niezwykle zabójczy. Nie ma gdzieś drogi pośrodku, no. Nie mogę się... No, proszę. O, Alka. Dobrze, ja to sobie na spokojnie pozbieram, sprawdzam, pokminię. Niech księżna trochę poczeka, albo najlepiej niech się wyśpi, tak najlepiej do świtu. To będzie dobry plan.